Mistrzostwach Świata Juniorów, Supergiganta jechałam. No, mało go wcześniej trenowałam, więc mój tata podszedł do tego tak, żebym jechała w miarę ostrożnie, żeby no, nie jakoś bardzo szybko, i szeroko, na spokojnie przejechać. No i tak się zabrałam szeroko za przelot, że w pierwszą bramkę wjechałam, ale drugą wzięłam ze sobą. Na przykład, nie wiem, czasami się nam wydaje, że zrobił się taki duży błąd, że już w ogóle nie ma sensu jechać, albo się tam odpuszcza, czy coś. Ale właśnie trzeba się od razu nauczyć. A jest bardzo dobrze, później się okazuje. Tak. Podczas treningu. Czasem bardziej się motywuje, prawda? Zrobi się jakiś błąd, ale szybko się wraca i jeszcze jest się w stanie, jeszcze szybszy. Jeżeli się nie jeździ, no to na tym tracimy jakby, bo jedziemy czasami za szeroko, czasami za ciasno pojedziemy, bo nam się wydaje, że a fajnie, a później nas wyrzuci, bo się okazało, że jest jednak prędkość i nie do końca. I to jest taką metodą prób i błędów troszeczkę. Ja na przykład zapamiętuję przeważnie wyjazdy z figur, w którą stronę są, bo czasami się bardzo się można pomylić. Ja muszę całą trasę pamiętać, z startu do mety wszystko. No ale na przykład się pamięta, jak się ogląda w głowie, pamięta się, to jest 5 bramek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć figur, a nie na przykład łokieć. Ale później jakby podczas jazdy już się nie liczy tych bramek, ale jakoś tak łatwiej je po prostu powtórzyć dokładnie, jakby człowiek tak w podświadomie wie, że za chwilę będzie jakaś zmiana rytmu czy coś. No freeride mi się na przykład bardzo podoba. Dla odmiany, żeby tak nie odejść od nart, ale jednak coś innego. Plus jakieś letnie sporty. Chciałabym się nauczyć na przykład na kajcie pływać. Na desce mi surfingowej coś pływam, ale niedużo, ale też mi się to bardzo podoba, te sporty wodne, więc jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze bym chciała robić. Ale wiesz, Aga, na przykład nie robiłem wywiad z Tiną Mazę, to ona pod koniec wywiadu powiedziała po prostu niezwykle wiele, dużo, bardzo dużo, bardzo ciepłych słów o tobie. Nie, bo dużo trenowałyśmy razem. Tak, i ona powiedziała, że po prostu tobie coś musi kliknąć w głowie i po prostu będziesz, wiesz, no mówię dokładnie to, co mówiłeś przed chwilą, że na treningu nie ma różnicy. Nie ma. No to kurczę, kiedy? No dwa różne. Nie wiem, właśnie. Ale nie za no mam nadzieję, no. Jak spędzacie czas wolny, bo macie czas wolny? Też jakiś, może to książka, czy filmy, czy... Internet. O, co mów za siebie? Cisz! To będzie w zapowiedzi, myślę. Może lepiej tego nie publikujmy.